Tomasz Lis, witam Państwa. Za nami tydzień, który przyniósł wielki przełom. Nie, nie, nie mówię o popieranej przez episkopat prezesa Kaczyńskiego i premier Szydło próbie absolutnej delegalizacji w Polsce aborcji. Nie, mówię o innym przełomie. Mam dla Państwa dobrą wiadomość. Rozpoczął się dialog polityczny, tak bardzo Polsce potrzebny. Super. Czy oznacza to, że prezydent przyjmie przysięgę od 3 prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a pani premier opublikuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tak zwanej ustawy naprawczej? Nie. No bez żartów. Oczywiście, że nie. Ale dialogu nie można bagatelizować, tym bardziej, że Jarosław Kaczyński rzeczywiście buduje atmosferę do porozumienia, dialogu i kompromisu. Nakręcano spiralę złości, niechęci, nienawiści, taką, która już się z niczym nie liczyła. No, wszelkie świętości, wszystkie granice zostały przekroczone. No i to oczywiście oddziałuje na tą najgorszą część społeczeństwa. No, w każdym społeczeństwie jest taki element najbardziej zdemoralizowany, podły, animalny. Szczególnie złowrogo brzmi ten element animalny. O jakież to zwierzę idzie prezesowi? Czyżby o... A nie, dajmy spokój. Do dzieła budowy atmosfery dialogu włączyli się niektórzy hierarchowie. Nie jest językiem Kościoła język hejtu, nie jest językiem Kościoła język nienawiści, nie jest językiem Kościoła język konfrontacji. Językiem Kościoła jest język Ewangelii. Często jest, a często nie jest. Nowa targowica się pojawiła. Oskarżają Polskę. Przeciwko Polsce mobilizują narody obce na forach międzynarodowych do nienawiści wobec Polaków. Targowica, straszna rzecz. W porządku? Nie wszyscy byli na tej lekcji historii, więc małe przypomnienie. Konfederację Targowicką zawiązano przeciw reformom Konstytucji 3 maja w porozumieniu z Tarycą Rosji Katarzyną II. Jej zawiązanie było dla Rosji pretekstem do interwencji zbrojnej w Rzeczpospolitej. Wojna rosyjsko-polska z 1792 roku trwała kilka miesięcy. Przegraliśmy. Zaraz potem był rozbiór Polski. Gorącymi zwolennikami targowicy byli prymas Polski Michał Jerzy Poniatowski i biskupi Chełmski, Żmudzki, Poznański, Łódzki i Wileński. Cóż, każdy mówi co chce, ale na miejscu arcybiskupa Michalika z przywoływaniem targowicy byłbym ostrożny. To wróćmy do rozmów liderów politycznych. Była to rozmowa, a nie wojna. I to już jest bardzo znaczący postęp. Wiele postępów nawet. Ustawa zamrażająca obrót ziemią, oczywiście z wyłączeniem Kościoła, klepnięta. Ustawa delegalizująca aborcję, zapowiedziana. Prokuratorskie śledztwo w sprawie ewentualnego nadużycia prawa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego, prowadzony. Jest postęp, wspaniale. Już za chwilę o dialogu rozmowa z profesorem Leszkiem Balcerowiczem, ale wcześniej lider Nowoczesnej Ryszard Petru, który po rozmowie liderów partii powiedział. Jest światełko w tunelu. Światełko w tunelu? Czy tak widoczne jak światełko na tym ekranie? No to jeszcze raz. Jest światełko w tunelu. Moim gościem jest profesor Leszek Balcerowicz. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Nie podpadł Panu wychowanek? Pana? A chodzi o te różne medialne krytyki? Światełko w tunelu. Wie Pan, może i to jest lapsus, ale przecież po lapsusach nie oceniamy ludzi. Ale czyli jest lapsus? Myślę, że tak, bo trudno było dostrzec zamiar pokazania światełka w tunelu u projektodawcy, czyli u Jarosława Kaczyńskiego. Raczej bardziej prawdopodobne było, że to jest kolejny ruch wojny propagandowej. Ale dla mnie liczą się o wiele istotniejsze rzeczy niż sformułowanie, może i nieudane. Czyli jak pan patrzy na Jarosława Kaczyńskiego i na to, co on mówi, to co pan widzi? No, Jarosław Kaczyński mówi od dłuższego czasu, i w związku z tym trzeba brać pod uwagę to, co w przeszłości mówi, co obecnie mówi. I to się układa w pewien schemat. Każdy, kogo krytykuje, jest wrogiem, a z wrogiem się nie rozmawia, tylko trzeba go próbować zniszczyć, na przykład w słynnym powiedzeniu, my tutaj, ja tam ZOMO, i tego jest dużo więcej.
No i skoro to jest systematyczne, no to pokazuje, jak pojmuje politykę Jarosław Kaczyński. Pojmuje jako walkę, w której praktycznie wszystkie chwyty się liczą i jego naśladują wyznawcy lub świta, która liczy na nagrody. Wszystkie te agresywne ruchy propagandowe są wyjęte świadomie lub nieświadomie z elementarza takiej agresywnej propagandy, którą znamy z różnych autorytarnych czy totalitarnych reżimów. A myśli pan, że to jest polityka prowadzona na zimno, czy też państwo z PiS-u i okolic dają upust swoim emocjom? Przyłożymy temu, owemu. U różnych ludzi w różnym stopniu. A u pana Kaczyńskiego, pana zdanie? Wie pan, ja nie jestem specjalistą od psychologii wybranych osób na czele z Jarosławem Kaczyńskim. Mogę tylko jedno powiedzieć. W odróżnieniu od Orbana, który sobie nie zraża szerszej rzeszy zwolenników i unika sytuacji, że jak ktoś powie, to mu spada popularność, to u Kaczyńskiego im więcej mówi, tym gorzej dla jego popularności. Czyli teraz, pan życzy sobie, żeby Kaczyński mówił najwięcej? Ja tylko próbuję odpowiedzieć na pytanie, więc mamy dwie hipotezy. Albo lubi być niepopularnym, czyli to byłby rodzaj masochizmu, albo się nie kontroluje i proszę sobie wybrać jedną z tych dwóch hipotez. A pan co sobie wybiera? Nie wiem. Dopóki nie będę miał wglądu w coś, co jest trudne do zbadania, mianowicie jakie procesy psychiczne zachodzą w jego głowie, dopóty ograniczę się do przedstawienia jednych hipotez. Niech sobie ludzie ocenią na podstawie obserwacji, która z nich jest bardziej prawdopodobna. Mieliśmy w Polsce przez tych ponad 25 lat różne ekipy, różne rządy, prawicowe, lewicowe. Co jest według pana taką dyferencja specyfika, taką szczególną cechą tej władzy? Czym ona się różni od wszystkich innych? Znaczy, przede wszystkim pierwsze dwa lata, 10 lat temu odróżniało się od innych rządów, a obecne rządy PiS-u na czele z Kaczyńskim jeszcze odróżniają się od tych pierwszych dwóch lat. Czym? Drastycznością. Znaczy, tam wiele się działo nieprzyjemnych, brutalnych, drastycznych rzeczy w latach 2005-2007, ale nie na taką skalę, jaka jest widoczna w ciągu 4 miesięcy. Być może dlatego, że tam była jedna koalicja i może Andrzej Lepar wywierał cywilizacyjny wpływ na PiS, nie wszystko może przechodziło, albo Giertych. Tutaj mamy do czynienia, co nie trudno zauważyć, w gwałtownym atakie na rzeczy, które ludzie słusznie kojarzą z cywilizacją Zachodu, z ustrojem Zachodu. To znaczy polityce ograniczeni przez konstytucję, na której straży staje Trybunał Konstytucyjny. To jest filar ustroju zachodniego typu. Jak widać, on został brutalnie zaatakowany. Skala przejęcia mediów nazywanych ciągle publicznymi jest bezprecedensowa w ciągu 26 lat. Czyli z tego, co pan mówi, wynika, że ta batalia, którą dzisiaj mamy w Polsce, mogłaby zostać w sposób prosty, ale całkiem precyzyjnie opisane starcie wschodu z zachodem. Albo dokładniej, gdzie my chcemy w Polski... No, może różne kategorie używać. Ja pozwolę sobie pokazać książkę, która wychodzi teraz i ona ma specjalny esej na temat ostatnich kilkunastu miesięcy, zwłaszcza kilku miesięcy. Można użyć też przeciwstawienia państwo praworządne, a państwo policyjne. Ja nie twierdzę, że my mamy państwo policyjne. Ja mówię o kierunku. To znaczy, na czym polega państwo policyjne? Na tym, że jedna partia zawłaszcza państwo, czyli jego struktury, włącznie z takimi, których może używać albo do przekupywania zwolenników, albo do ich zastraszania. Pan się bardzo zradykalizował. Jak patrzę, wystarczy spojrzeć na okładkę książki. Trzeba się bić, to już jest, powiedziałbym, nie typisze Balcerowicz sprzed 20 paru lat, chociaż wtedy było. Ale panie redaktorze, że nie można dosłownie traktować tytułów książek. Trzeba się bić, one wyraża. Moment. Pierwszy tytuł wyraża moją postawę życiową, którą chyba objawiałem przedtem, mianowicie, że nie można być pasywnym, jeżeli chodzi o zagrożenia i trzeba być też aktywnym, jeżeli chodzi o możliwości. No tak, ale pan nie pisze, trzeba się bić o, tylko trzeba się bić z. To było pytanie, to był tytuł główny, a do tego tytułu głównego dodałem związku z tym, co się dzieje w Polsce, podtytuł usprawiedliwiający dodatkowy esej, że trzeba się bić o Polskę z tym, co próbuje robić z Polską, a konkretnie z naszym ustrojem PiS, bo uważam, na podstawie także swojej pracy naukowej. Ja się zajmuję od 40 lat badaniem różnych ustrojów polityczno-gospodarczych, że my mamy w historii po 1989 roku największy atak
na fundamenty tego, co kojarzymy z Zachodem. A PiS próbuje nas prowadzić w kierunku czegoś, co nazywam złymi transformacjami, takimi jak Erdoğan w Turcji, prawda? Praktycznie zniszczenie demokracji, opanowanie aparatu państwa. Do pewnego stopnia i zbyt dużego stopnia to jest Orban na Węgrzech, Peron znacznie wcześniej w Argentynie. I jest sporo takich przypadków, które warto porównywać, bo wtedy wyłuskuje się podobieństwo. A wspólny mianownik to jest partia, która zwycięża w wolnych wyborach, próbuje przejąć aparat państwa, jak się da na dłużej, po to, żeby dzięki aparatowi państwa właśnie utrwalić się w państwie. Na dwojaki sposób, czy trojaki sposób. Po pierwsze przekupywanie, to znaczy oferowanie kosztem innych ludzi. Bo zawsze przecież bierze się z kieszeni innych ludzi jakiś beneficjum dla swoich zwolenników. To po drugie, tego za chwilę dojdziemy. Dobrze, ale wymienię. Drugie to jest indoktrynacja. No, przejęcie telewizji publicznej na czele z wiadomościami to właśnie tak jakby przemnożyć przez 10 imperium medialne Rydzyka. Tam zresztą są ludzie, którzy zostali wykształceni. No biorąc pod uwagę oglądalność, to przez 100 powiedziałbym nawet. No właśnie, wszystkie media publiczne. Dobrze, to jeszcze gorzej. No to jest świadoma strategia, żeby uczynić z tego instrument własnej propagandy i doktryny. A po trzecie, to jest, mówię w tej chwili o ryzyku, bo nie mówię jeszcze o faktach, zastraszanie. To znaczy przecież takie służby jak prokuratura, w krajach, które oddalają się od praworządności, to również aparat podatkowy, inspekcje, mogą być także używane jako instrument zastraszania oponentów. Tu i ówdzie efekt strachu według mnie już jest widoczny, ale panie profesorze, jeśli trzeba się bić z PiS o Polskę, to ja się pytam, gdzie pan widzi tych ludzi, albo te siły, które są w stanie a podjąć walkę, by wygrać? Zawsze się przydaje porównanie właśnie z innymi transformacjami. Czym Polska różni się od Węgier Orbana? Po pierwsze, Orban osiągnął wiele większe zwycięstwo i zdobył większość konstytucyjną. PiS nie zdobył większości konstytucyjnej. Gdyby nie miał ogromnego szczęścia, to w ogóle nie zdobył większości. Bo przecież zdobył. Ja tego nie kwestionuję, tylko dlaczego to podkreślam? Dlatego, że uważam, że wiele osób traktuje Kaczyńskiego jako demiurga. Tak, że on to wszystko... A pan uważa, że to farciarz? Ja uważam, że bez co najmniej 4 zdarzeń, które nie musiały się zdarzyć, PiS nie miałby większości. Ale już się zdarzyły. Widzi pan tylko, że jeżeli im więcej jest ludzi, którzy uważają, no jest jakiś gigant, jakiś geniusz, w żaden sposób nie jesteśmy w stanie się przeciwstawiać, tym mniej będzie działania. Więc dlatego to mówię, a nie dlatego, żeby podważać wynik tego wyborów. Co do tego, że był ciąg zdarzeń, które do tego doprowadził, bo tego nie kwestionuję. Ja się pytam, wrócę do pytania, gdzie są te siły, środowiska, które mogą zapewnić nie tylko bicie się, ale i zwycięstwo. Opozycja w Polsce jest na szczęście znacznie silniejsza niż na Węgrzech. W tym nowa partia Nowoczesna, która przecież nie istniała jeszcze parę miesięcy temu. I po drugie mamy coś, czego na Węgrzech nie było do tej pory, mianowicie zorganizowany ruch obywatelski w obronie państwa prawa, czyli KOD. Ja uważam, to jest bardzo ważne. Jedno i drugie jest bardzo ważne. Mnie bardzo zdziwiły te demonstracje wczorajsze. Nie to, że się odbyły, tylko jak wiele osób wziął udział, i to wcale nie tylko kobiet, w tych demonstracjach przeciwko delegalizacji aborcji. Zdziwił się pan? No ja się dziwię, że ich do tej pory nie było i w związku z tym no patrzy na nas z wielkim zainteresowaniem, bo ja uważam, że mamy tu do czynienia z przykładem arogancji władzy, części hierarchii kościelnej i części PiSu. I wobec tej arogancji są zupełnie zrozumiałe i zasadne protesty. My mamy jedną z ostrzejszych ustaw dotyczących przerywania ciąży. Ona została osiągnięta w ważnym kompromisie, który do tej pory był respektowany. I oto mamy do czynienia z jakimś takim porozumieniem dwóch hierarchii. Jedna to jest część hierarchii Kościoła, a druga to jest część PiSu, wykazująca moim zdaniem ogromną arogancję. Także przejadą się pana zdaniem na tym, czy nie? Nie wiem, czy na tym. Ja tylko wiem, że nie razem. Można... Ja uważam, że nie należy tracić czasu na prognozowanie, a trzeba przeznaczyć go na działanie. I wiemy, czego trzeba bronić i trzeba to robić w formach organizacyjnych, a nie indywidualnie. Oraz także, co staram się robić, poprzez media. I bardzo dziękuję za dzisiejsze zaproszenie. Wspomniał pan o tych kilku punktach i wśród tych punktów
charakterystycznych dla obecnej władzy. Mówił pan o tej redystrybucji niezasłużonej często. A ja muszę powiedzieć, że ja znajduję pewne plusy programu 500+. Znaczy oczywiście, nie ma, nie, że... Każdy pieniądz, który się dostarcza różnym ludziom, dla nich jest plusem. Tylko trzeba oceniać programy z punktu widzenia deklarowanych celów. Jeśli cel jest demograficzny, to tego nie kupuję. Natomiast jeśli celem jest skok poziomu życia, odczuwalnej, powiedziałbym, takiej wolności portfelowej, tak bym ją określił, milionów Polaków, to ten cel może być, proszę pana, może być osiągnięty. Na tej zasadzie jeszcze większe osiągnięcie miał Chavez z Wenezueli, bo on jeszcze więcej rozdał. Nie osiąga się podniesienia poziomu życia na stałe w odniesieniu do społeczeństwa. Ale płaci się na dzieci we Francji, w Niemczech. Bardzo, proszę mi pozwolić dokończyć. Biorąc jednej grupie ludzi i dając drugiej grupie ludzi, bo poziom życia, zwłaszcza jego wzrost, zależy od jakiej rzeczy. Ile ludzi pracuje? I teraz jednym z efektów ubocznych tego programu będzie zniechęcenie części ludzi do pracy. Po drugie, ile będzie inwestowania prywatnego, a nie politycznego, bo to bardzo często są wybione pieniądze pod publiczkę. No to wiemy z innych fragmentów programu pisowskiego, włącznie z programem, tak zwanym planem Morawieckiego, że będziemy mieli nie więcej, a mniej inwestycji prywatnych ze względu na atmosferę niepewności, ryzyko, wszechwładzę prokuratury i tak dalej. I wreszcie po trzecie, jak będzie kształtowała się efektywność, wykorzystywanie różnych zasobów, innowacyjność, to wymaga jasnych reguł gry i wymaga państwa, które respektuje prawo, w tym prawo własności. A my mamy do czynienia z partią, która jest najbardziej postkomunistyczna. Ze wszystkich partii, które rządziły w Polsce, bo ona dokonuje największych zamachów na własność prywatną, na przykład przez ustawę ograniczającą dysponowanie gruntami rolnymi. Czy wydaje się panu, że właśnie wracamy do PRL-u, z którego między innymi za pana sprawą wyszliśmy? Mówię o kierunku, ja prawda? Też. Ja nie mówię o punkcie ja docelowym. Też. Kierunek jest całkiem jasny. Znaczy, propaganda. Proszę sobie przypomnieć. Po pierwsze, prawie wszystko było państwowe. Teraz mamy gloryfikację własności państwowej, która zawsze podlega wpływom polityków i dlatego przynosi złe rezultaty pod hasłem polonizacji. Ale to jest nacjonalizacja. Po drugie, władza, państwo była w rękach jednej partii. No, to jest próba, to jest kierunek. Ja nie twierdzę, że to jest oczywiście sytuacja, ale kierunek jest jasny. I w związku z tym, ponieważ państwo jest w rękach jednej partii, to jest jego różne służby służą tej partii. Więc w tym sensie mówię z przekonaniem, że mamy kierunek na PRL, który oczywiście nie zostanie zrealizowany i będzie, tym krócej ten kierunek trwał i będzie silniejszy obywatelski opór w obronie tego, co udało nam się osiągnąć. Czyli podsumowując, uważa pan, że wolność da się w Polsce obronić? No, ogromnie byłbym zdziwiony, gdybyśmy dali sobie ją odebrać, ale jeszcze raz powtarzam, nie ma sensu prognozować, trzeba działać. Bo od prognozowania mamy mnóstwo ludzi, którzy siedzą przy stolikach w kawiarni i się zastanawiają, prawda, co będzie. I się dzielą na optymistów, którzy mówią, samo się zrobi, i pesymistów, którzy mówią, nic się nie da zrobić. Bądźmy aktywistami. Puenta. Leszek Balcerowicz, profesor Leszek Balcerowicz, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Prezes Kaczyński wzywa do dialogu, prymas Polski podobnie. Niestety to przesłanie w naszym kraju przebija się z niejakim trudem. Ostatnio fala hejtu zalała Janinę Ochojską. Cóż takiego strasznego zrobiła? Cóż potwornego powiedziała? Gdyby przeciętny muzułmanin zobaczył, jak się w Polsce traktuje kobiety, to by się przeraził. Przeraziłby się tym maltretowaniem, poniżaniem. Nie twierdzę, że aktów przemocy wobec kobiet w rodzinach muzułmańskich nie ma, ale popatrzmy na siebie. Na komentarze pod tym fragmentem wypowiedzi pani Ochojskiej nie popatrzymy, bo są tak obrzydliwe, że nie ma ich co cytować. Popatrzymy na coś innego. To jest czwartek, Wielki Czwartek przed Wielkanocą. Papież Franciszek obmywa i całuje stopy uchodźców. Taki stosunek do uchodźców ma papież, ale wiadomo, w takich sprawach nie jest nieomylny, prawda? To tylko mały cytat z krzewiącego tolerancję portalu W Polityce. A wojna się toczy.
krwawa, brutalna, diabelska. Islamonaziści powinni dziś uciekać od naszych bomb, mieć łby zanurzane w wodzie w więzieniach CIA i znajdować na śmietnikach zwłoki imamów nawołujących do dżihadu. Brawo, brawo. Twardo, po męsku, brawo. Już za chwilę o hejcie w internecie i nie tylko będę rozmawiał z Jarosławem Kuźniarem, ale wcześniej jeszcze kilka próbek języka miłości w wykonaniu prawicowych miłośników tolerancji i obrońców chrześcijańskich wartości. Redaktor List, niebieskooki blondynek, jest typowym sukinsynem nazistowskim, który okłamuje Polaków. Jeżeli Amerykanie chcą być społeczeństwem pederastów i lesbijek, to jest ich wola, to ja im tego przecież nie zabraniam. Bo to jest kwestia przywrócenia minimum etyki w tym naszym zawodzie dziennikarskim. No. I po prostu tacy szmaciarze, jak pan List, nie powinni tam się w ogóle znajdować. Ja myślę, że to nie jest takie proste, oczywiście, jak się wydaje panu Kijowskiemu czy innym. To ten pan w sukience i z kitką, który założył Komitet Obrony Robotników, znaczy przepraszam, Komitet Obrony Bankierów. Witam, moim gościem jest Jarosław Kuźniar, co zapowiedziałem na Twitterze parę godzin temu i się zaczęło, tak? Się zaczęło, tak. Bo ja nie czytałem, ale ty wiesz, co się zaczęło. No to was dzisiaj obrzucą błotem, albo... Aż zrobiłem sobie nawet, bo to później pewnie gdzieś poszło w świat, natomiast... To akurat jest takie w miarę czułe, ale na przykład... Mniej czułości, proszę. Bo napisałeś, że będę ja i profesor Balcerowicz. I ty, no tak. Czyli trójka debili. No. No, ale za chwilę ktoś nas bronił, bo powiedział, żeby nie obrażać debili. I się później generalnie zaczęło, ale gwiazdy zeszłego sezonu, sama elita, jaki program, tacy goście i tak dalej. A proporcje, jak to oceniasz? Proporcja? Tak. No generalnie nie kochają cię, ale mnie też. Ale ciebie, tak, ciebie kochają, no i Balcerowicza. No. A co, 90, że jesteśmy debilami, tak? Jesteśmy, obrażamy w ten sposób debili, ale generalnie tak. Okej, czy ty jesteś masochistą? W jakimś sensie internetowym? Tak. Że? No, że studiujesz to. Ale podchodzę do tego trochę socjologicznie, bo jak mamy rozmawiać o hejcie, to powiedzieć, że to jest do dupy, albo że to jakiś sort ludzi siedzi i pisze, to myślę mało, że do tego dzisiaj trzeba podejść trochę głębiej, bo to jest problem globalny. Nie tylko na naszą skalę. Nie, ale... To jest, ale umówmy się, że nie zacząłeś studiować tego, co się dzieje w sieci, a wydaje mi się, że w Polsce jesteś jedną z najlepiej orientujących się w tej dziedzinie osób na potrzeby tego programu, tylko robisz to od dość dawna, co uzasadnia być może, niezależnie od twoich socjologicznych inklinacji, podejrzenie, że musisz mieć w sobie coś z masochisty. Nie, ale to jest trochę tak, że jeżeli będziesz wiedział, kto jest dookoła ciebie, kto jest odbiorcą tego, co mówisz, kto jest odbiorcą tego, co robisz, to łatwiej ci będzie czasem albo właśnie mieć siłę, żeby się tym nie przejmować, albo wiedzieć, w którą interakcję wejść, na co zreagować. Ja od jakiegoś czasu postanowiłem... Poczekaj, zadałeś przy okazji trzy pytania. Co, kto jest wokół nas? Wokół nas, Tomka Lisa i Jarka Kuźniara, jest grupa ludzi, którzy są bardzo widoczni, którzy są bardzo głośni i którzy generalnie nie kochają nas. Dobra, to w porządku. Uważasz, że nie kochają nas spontanicznie, czy mają dopłacone za to, żeby nas nie kochać? Myślę, że część może mieć dopłacone. Co powiedziawszy, nie uważam, że nie można nas nie lubić czy nie nienawidzieć absolutnie spontanicznie. To jest obywatelskie prawo. Proszę z niego korzystać. Możemy ogłosić do którejś z kamer, że jeżeli, nie wiem, możemy się umówić też, że zapłacimy za to, żeby było parę takich wpisów, które pokazują, że jesteśmy kochani. Ale to są też ludzie tacy, którzy mają na swoich profilach albo flagę naszą, albo symbol Polski Walczącej, albo Andrzeja Dudę z żoną w takim pierwszym geście zaraz po wygraniu wyborów prezydenckich. Czy to jest kwestia orientacji politycznej? Okej, a może to jest forma, przykrywam to, że zachowuję się jak świnia w internecie, flagą? Nie. Zgrabniej wygląda. Nie, wydaje mi się, że to jest kwestia może nie zawsze opłaconej, ale że to jest kwestia tego, za kim jestem, ponieważ nie ukrywamy swoich poglądów, może tak, nie wyłącznie sympatii. Że im się chce, ty jako badacz internetu i hejtu, nie dziw się. Wiedzieć, jeżeli oni mogą powiedzieć, wiesz, kiedyś było tak, że... Ja, ale chcę pana technicznie, Tomasz... żeby wziąć telefon, trzeba wstukać tych 120... Ale jest ogromna szansa na to, że List to zobaczy, albo że Kuźniar to zobaczy. Z góry mówię, nie ma żadnej szansy, ponieważ ja uznaję, że ja już mam nadciśnienie, tak, leczone, więc, tak, więc jest okej. Okay. Ja nie czytam. Wpiszcie, nienawidźcie, voilà, nie dotyczy mnie. Czyli nie wiesz, że jesteś złamanym kutasem?
Wiem. Okay. To znaczy wiem, że w oczach wielu jestem, nie robi mi to. Że jesteś tubą Platformy? Dalej Platformy. Sprzedawczykiem. Nie, bo słyszałem, że jestem Nowoczesnej też. I Kodu. No tak, po prostu słyszałem, że jestem Volksdeutschem, Ukraińcem, Żydem, pseudopolakiem. I padałem, na pewno się zdarzyło, bo to cały czas są te same kwestie, więc to jest ten problem, że... Ale mówisz, kiedyś, że... Wydaje mi się, ty nie czytasz. Ja jestem i ja odpowiadam w internecie. Na Twitterze wolę nie czytać, bo się boję. Przyznam szczerze, że wejdę właśnie w interakcję, a ty wspomniałeś, są tacy, z którymi warto wejść i na pewno są, ale boję się, że sprowokowany przez jednego, drugiego, trzeciego napiszę słowo za dużo i będę potem z tego rozliczany. To rozumiem, natomiast oni mają takie poczucie, że to jest takie miejsce, w którym oni są w stanie złapać cię jednak za rękę, że ty nie jesteś Tomaszem Lisem, którego oni widzą na szklanym ekranie swojego komputera, tabletu, telewizora, gdziekolwiek, ale że ty tak naprawdę trzymasz ten telefon w dłoni i widzisz, że on do ciebie pisze, ty złamany i ty Volksdeutsche i tak dalej, i tak dalej. Więc wiesz, jak on ma z tego satysfakcję, często to widzę, że ty to zauważyłeś, że to już nie jest napisanie na murze, list do szmata na przykład i ty to zobaczysz jadąc z domu lub nie zobaczysz. On ma tutaj powielokroć większą szansę na radość z powodu tego, że napisałem mu, a on to zobaczył. Dobra, ja ale powiedziałeś, że są tacy, z którymi warto wchodzić w interakcję. Którzy to są? Kiedy, po czym ty czujesz, ten facet nawet może mnie nie lubi, ale tu ewentualnie można zareagować. To kiedyś na Facebooku się zdarzyło i podaję często jako przykład, ale wydaje mi się, że on pokazuje, jak to działa. Że mamy taką grupę ludzi, którzy czasem opłaceni, czasem nieopłaceni, ale po prostu z braku innych ciekawych zajęć robią to, o czym rozmawialiśmy do tej pory. A są też tacy, którzy wcale nie są młodymi powiedzmy na coś, tylko dojrzałymi ludźmi, którzy na przykład wyemigrowali. Zdarzył mi się taki lekarz, chirurg z Göteborga, który zwyzywał mnie w jakiś tam sposób, więc odpisałem. Najpierw zerknąłem, kto to jest. Widzę, że to jest facet, który od mniej więcej lat 80. jest na emigracji w Szwecji, jest szanowanym lekarzem, w domyśle profesorem, więc mówię, zdaję sobie sprawę, że można mieć zły dzień. Jeżeli nie wychodzi panu z pacjentami danego dnia, to po jaką cholerę siada pan do Facebooka? Mijają 3 dni i on się odzywa, pisząc już, panie Jarku, ma pan rację, to był mój słabszy dzień, bardzo pana przepraszam, miałem trudną robotę. Nie powinienem wtedy siadać do komputera. Dobra, a powiedz, jeśli chodzi o proporcje, jaki odsetek to jest odsetek nie, tych, to jest których... margines, no. Znaczy takich, że jesteś w stanie powiedzieć komuś halo. Nie zasłużyłem. A on mówi, ma pan rację, nie zasłużył pan, przepraszam. To jest jakiś, wiesz... Słuchaj, określiłem cię jako jednego z najlepiej, jeśli nie najlepiej zorientowanych ludzi w Polsce, jeśli chodzi o internet, bo mam wrażenie, że z telefonu, z sieci nie wychodzisz. Ale nie mówię tego po to, żeby być miły dla gościa, to swoją drogą, i żeby serwować jakieś komplementy, tylko sądząc z twoich wpisów, choćby na Twitterze, po prostu biegasz po tych wszystkich różnych stronach i powiedz mi... Czy jesteśmy mistrzami świata w hejcie? My Polacy? Wiesz co, nie mam takiego poczucia, bo odnoszę się czasem do linków miejsc w sieci, które pokazuje Zbigniew Hołdys, który ja siedzę w sieci 24 godziny na dobę, on tak ze 25. I szczególnie w nocy, patrząc na to, jak się budzą Stany i co one tam robią. I rzeczywiście przy niektórych tematach w Stanach też to się pojawia, na inną skalę. Natomiast mało mnie interesuje, jak sobie Smith radzi. Bardziej widzę taką zmianę w Nowaku czy Kowalskim, że on ma takie poczucie, że właśnie niezależnie od jego funkcji, niezależnie od wszystkiego, że on dzisiaj ma prawo mówić. To może dobrze. Nie wiem, czy każdy powinien gadać na prawo i lewo to, co mu ślina na język przyniesie, bo to wcale nie... Bo rozumiem, że zależy nam też na tym, żeby jeżeli siadamy i rozmawiamy, to chcemy, żeby poziom tej rozmowy był jakiś. Jeżeli pozwalamy być nam wszystkim cały czas na poziomie kostek, to nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Dobra, ale masz wrażenie, śledząc to nie od przedwczoraj, że jest... Konstans, czy jest teraz gorzej? Wiesz co, myślę, że otworzyło się więcej możliwości dla tych ludzi, którzy do tej pory, wiesz, mogli krzyczeć, ale to było takie, myśmy sami się śmiali, że my jesteśmy w mainstreamie, czy oni mówili mainstream, to jest właśnie Newsweek, TVN, Gazeta Wyborcza, a my tu czekamy na swoją kolej. I oni dzisiaj mają tę swoją kolej, dlatego te drzwi otworzyły się szerzej. Dobra. Do tej pory to było trochę tak, wiesz, stoję za drzwiami i krzyczę tam, Kuźniar to pedał, a teraz otwieram i wszyscy krzyczymy po prostu, że tak jest. No, dobra, to trochę tak. Ale czyli nie nastąpiło swego rodzaju katarzys, na zasadzie ja krzyczałem, że coś tam, ale teraz moi, a przynajmniej ci, z którymi sympatyzują,
zdobyli władzę, więc już jest luz i relaks. Nie, nie ma relaksu. No bo nie ma relaksu, bo jest zagrożenie, tak? Oni przegrali, więc wychodzą na ulicę. Po ich stronie wyczuwasz zagrożenie? Nie, mówię oni. Oni myślą tak o tych ludziach, którzy wychodzą na ulicę. Okay. Myśmy wygrali, natomiast oni cały czas nie pogodzili się z tą wygraną, więc zaczynają nas atakować. My musimy cały czas być w okopach i walczyć, więc bierzemy internet i walczymy. To trochę jest tak. Jarosław Kaczyński ostatnio się odwoływał do internetu i mówił, że czasem sobie coś tam czyta i że ten internet jest wykorzystywany przez ludzi KOD-u, Newsweeka, TVN Wyborczą i tak dalej do atakowania. Mi się wydaje, i patrząc nawet na wynik wyborów ostatnich, że prawa strona jest genialnie zorientowana w internecie, że genialnie. Platforma, Nowoczesna. To są jakieś takie amatorskie operację internetową, przy okazji to się ktoś mi ostatnio powiedział parę dni temu, że operacja internetowa kampanii Komorowskiego ruszyła jakieś 8 dni przed wyborami. Tak. Że amatorszczyzna forever. I to trochę, wiesz, na różne sposoby. Różni ludzie za to się zabierali. A tutaj ja poznawałem pana Szafernakera, jeśli nie przekręciłem jego imienia i nazwiska. Szafernaker. W studiu telewizyjnym, kiedy jako jeden z liderów młodzieżówki był tam najgłośniejszy i robił wszystko, żeby być jak najbardziej widoczny w kamerze. Natomiast on jest dzisiaj ministrem u pani Szydło i odpowiada za to, żeby ona wrzuciła filmik, jak pięknie ubierają dzieci choinkę i tak dalej, ale to działa. Jest czyli jakiś plan. Na pozytywny przekaz. W jakimś sensie on przeszedł na pozytywny przekaz, ale w ogóle zauważyli, że to jest takie miejsce, w którym jesteśmy w stanie w sekundę, bez takich pieniędzy, jakie musimy wydać na internet, myślę o stronie głównej Onetu na przykład, czy innych portali lub telewizji, możemy to low-costowo zrobić coś, co będzie działało na tych ludzi, na których chcemy, żeby działało. A powiedz, co, że tak powiem, klika. Nie mówię, co się klika, tylko co jest takim, przepraszam, cynglem, takim tematem, że naciśniemy na ten guziczek i od razu lawina rusza. Co w internecie, co na Twitterze, w Polsce jest? Znaczy, myślę, że twoje nazwisko jest jednym z takich. Uchodźcy? Uchodźcy, ale dzisiaj wiesz, jeszcze uchodźcy to jest taki problem, którego nie załatwimy w jednym słowie. Uchodźcy ale to źle brzmi, terroryści. Terroryści, tak, muslimy, ale wiesz co, tylko tak? Myślę sobie teraz, że masz w jednym szeregu uchodźców, muzułmanów, tych, którzy pozabijają, zgwałcą nasze kobiety, pozabijają rodziny, a obok masz Ochojską, za chwilę Tokarczuk, za chwilę masz Owsiaka. A czy dziwi ciebie, że ktoś taki, Owsiak to już wiadomo, że jest pod prawicowymi obserwacjami, ale ktoś taki jak Janina Ochojska, no wydaje się, że sterylna osoba, kurczę, tak. Pomaga potrzebującym. Niepotrzebnie z nimi rozmawia, ale generalnie tak. Jedno zdanie wystarczyło. Dwa. Dokładnie. Dlatego właśnie, bo jak my sobie rozmawiamy o tym, że fajnie jest jakkolwiek używać internetu i dlatego ja też patrzę, kto jest po drugiej stronie, bo zakładam, że jesteśmy w stanie pewną dyskusję w Polsce wynieść trochę wyżej niż ona teraz jest. Natomiast bez czytania kontekstu tego, co ona mówi, bez próby zrozumienia kontekstu, o czym ona mówi, to wyrwane z kontekstu jej słowo można właśnie tak, a nie inaczej zrozumieć. Nie masz takiego wrażenia, ja czasem sobie myślę, że internet z jednej strony jest najcudowniejszym wynalazkiem w historii ludzkości, bo jest guzik i wiedza, które kiedyś trzeba było, za moich czasów wsiadam do autobusu, jadę do biblioteki publicznej, ściągam te książki godziny. Strasznie młodo wyglądasz. Nie, prawda? Natomiast mam wrażenie, że może ten internet nie do końca jest kompatybilny z naturą pewnej części naszych rodaków. To wszystko, co było uśpione, ciche, i wredne i parszywe bardzo często. Teraz wiesz, było coś takiego, że jak nawet jest manifestacja górników pod, nie wiem, kancelarią Tuska czy pod Sejmem, jest jakiś lider, który ma megafon i go słychać. A dzisiaj mam wrażenie, że to ten tłum autobusami przyjeżdżający do stolicy, ostatnio nie jeżdżą, ale może przyjdzie taki czas, że tam każdy ma ten megafon i każdy może krzyczeć każdą głupotę, którą ma w sobie. Ten lider mimo wszystko był tym liderem z jakiegoś powodu, bo fajnie sterował tłumem, bo wiedział, co powiedzieć. A dzisiaj nawet jak nie masz nic do powiedzenia, nawet jak nie potrafisz się ogarnąć, nie potrafisz się wysłowić, możesz napisać, wiesz, nawet ze złości albo z prostego, bo tak, najgorszą rzecz. I widać cię i słychać tak samo jak lidera. A czy tonacja, mówisz o tej debacie, jaka się w Polsce toczy, czy tonacja tej debaty może się zmienić za rok, za dwa? Nie? Nie, myślę, że to jest, znaczy, że... Bo ja nie mam wrażenia, że tak paradoksalnie. Znaczy, myślę sobie, że gdyby liderzy polityczni nie w ramach gestu w Sejmie, po wezwaniu pani Kopacz, tak, albo w jakiejś innej sytuacji, wykonywali jakieś teatralne gesty, tylko nawet boksując się bardzo twardo, politycznie,
zachowywali się fair z klasą na co dzień, to mam wrażenie, że ten poziom agresji jednak bardzo by zmalał, nie? Naiwny jest to? Myślę, że jesteś bardzo naiwny, okay. Natomiast że nie jest w ogóle na żadnym poziomie, nie jest blisko do tego, żeby gdziekolwiek zauważyć coś takiego, że nie wiem, zostawiam swoje emocje, bo myślę trochę szerzej niż światełkiem w tunelu rzekomym, które dostrzega Petru, czy myślę szerzej niż jednym czy drugim wywiadem, który udziela Jarosław Kaczyński, że im nie jest w ogóle blisko do tego, żeby coś takiego zrobić, żeby wyjść trochę ze swojej politycznej roli i pomyśleć sobie, spojrzeć trochę z góry na to całe bagno i pomyśleć sobie, cholera, może jak ja się zmienię choć trochę albo cofnę się krok do tyłu, to się jakoś tam osuszy. No. Czyli nie jesteś masochistą? Jestem masochistą, bo siedzę w internecie, tak? A chcesz przeczytać, co się działo? Zapowiedziałem tylko jedną prostą rzecz. Minuty. Dobra. Zapowiedziałem to nasze spotkanie dzisiaj z kolei używając Facebooka i to też mi się podoba, bo są tacy, którzy w przyjemny sposób pisali na przykład, tylko się już nie masujcie sobą, jak to zwykle jesteście w stanie robić. I tego typu rzeczy. I za każdym razem otwierasz profil takiego człowieka i albo właśnie ta flaga, o której mówiłem, to jedno, albo jakiś klub piłkarski zawsze za tym stoi. Ty jesteś większy kibic ode mnie, ale nie rozumiem, dlaczego, kurczę, tak to zawsze działa. No. Albo... Jak to? No to patriotyczne środowiska kibicowskie. Aha, nie? Po prostu oni są wtedy bardziej patriotyczni. Tak? Zacytowałem kilka takich słów, które się tam pojawiły poza kurwami się paczami Platformy, cebulakami, gnojami i tak dalej, i tak dalej. To właśnie odzywali się tacy, to wieśniaków, tak? To chodzi o to? Na przykład. Ale pojawiło się też zdjęcie, nie mogę go teraz znaleźć, Adolfa Hitlera z takim komentarzem, no i w czym problem? Więc to troszeczkę tak działa, że dzisiaj nie ma kompletnie żadnej granicy. Nie ma nawet mądrego, który... albo, przepraszam, to zdjęcie by wyglądało Adolf Hitler, wzruszyłem się, kurwa. Bo że niby ja się martwię, że oni tak, a nie inaczej o nas mówią. Być może tylko, jak w tej całej fali miałbym próbować doszukać się czegoś pozytywnego, to może to jest takie katarzys. Pozytywne. Jak już klikną, napiszą, znienawidzą, oplują, to na ulicy będzie spokój. Ale nie, no bo ulica cały czas jest gorąca. Szczególnie teraz będzie lepsza pogoda do tego, żeby jeszcze bardziej wychodzić z wieszakami czy z czymkolwiek innym. Jakby to też jest ulica w jakimś sensie, to co tam się dzieje. Czyli jesteś masochistą, siedzisz w sieci. Siedzisz w sieci. To może zostaniesz. To jest jakaś propozycja. No to tu postawimy kropkę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jarosław Kuźniar. A teraz proszę hejtować. Oczywiście jeszcze zapowiedź od razu, bo był wywołany Zbigniew Hołdys, który jak słyszeliśmy, to jest prawda. Góra 25 godzin dziennie spędza w internecie. Jego obserwacje na temat hejtu. Zbigniew Hołdys. Internet wypuścił na świat tchórzy, bo to anonimowość stwarza możliwość napisania bezkarnie dla jaj, tak jak się dzwoni na lotnisko, że się bombę podłożyło. To jest niby żart. Albo komuś dokopiemy, popsujemy mu dyskusję. Tak? Ten trolling tak zwany, który się sprowadza do tego, że nie możemy odbyć rozmowy w internecie z nikim. Aż w końcu opłacani hejterzy, których celem jest niszczenie, wyprowadzanie z równowagi innych ludzi, ale co gorsze, dezawuowanie ich w oczach społeczeństwa. A to zostawia ślad, bo napisanie o kimś, że był pedofilem, albo że był złodziejem, albo że jest ubekiem, czy tam, gdzie on przychodzi, to giną przedmioty złote, to się łacno roznosi i to potrafi niszczyć kariery. A ci, co to robią, myślę, że czują się lepiej, bo w hierarchii na drabince strącili kogoś, kto stoi szczebel wyżej, więc nie są niżej. Dobrze, żeby nie skończyć, że jest źle i to straszne, proste pytanie. Jak z tym walczyć? Rzecznik Praw Obywatelskich ma kilka propozycji, w tym taką. Jeżeli mamy do czynienia z hejtem pod adresem konkretnej osoby, że tych komentarzy negatywnych, takich odwołujących się do rasizmu, wykorzystujących wulgaryzmy, jest na przykład setka w ciągu minuty, czy tysiące w ciągu godziny, no to żeby się zastanowić, w jaki sposób wtedy powinna reagować prokuratura, że nie powinno być to tylko działanie pozostawione inicjatywie danej konkretnej osoby, która jest dotknięta, ale że prokuratura wkracza z całym swoim arsenałem i po prostu prowadzi śledztwo w sprawie, można powiedzieć, takiego zmasowanego hejtu wobec konkretnej osoby. Chcemy na serio walczyć z hejtem i skutecznie? Super.
to proponuje robić tak jak w Wielkiej Brytanii, przykład opisany przez dziennik The Times. To jest niejaki Matthew Doyle, który na Twitterze zapytał pewną muzułmankę, co sądzi o zamachu terrorystycznym w Brukseli. Ona odpisała, że nie ma z tym absolutnie nic wspólnego, po czym on ją obraził słowami, których tu cytować nie będę, po czym rzucili się na niego inni twitterowcy, po czym on odpisał, obraziłem jakąś, no w wolnym tłumaczeniu, babę, która ma ręcznik na głowie, a kogo to obchodzi. Co się stało? Następnego ranka o 9:00 wparowała do jego mieszkania policja, aresztowała go, bo przecież tak należy postępować z tymi, którzy szerzą nienawiść rasową. Krótka piłka. 10 aresztowanych i gwarantuje, że ilość hejtu w Polsce spadnie 10-krotnie. Pytanie tylko, czy ci, którzy kierują dziś prokuraturą, na pewno będą chcieli walczyć z hejtem. Ciekawe, co? Kończymy powoli. Za kilka dni rocznica smoleńskiej tragedii. W każdym normalnym kraju byłby to dzień, który łączy, tak jak połączył nas wszystkich tamten straszny sobotni poranek 10 kwietnia. Jak będzie 10 kwietnia w tym roku? Mam pewne podejrzenia, ale zobaczymy. A opowiemy o tym już za tydzień. Do zobaczenia.